Myślę, że współczesnych Indii jeszcze nie można określić mianem mocarstwa. Przyznaję sam, że w książce, którą napisaliśmy z Adamem Burakowskim, nazwaliśmy w tytule Indie mocarstwem. Dokładniej napisaliśmy, tytuł książki brzmiał Indie od kolonii do mocarstwa, pokazując pewną drogę, którą Indie dopiero pokonują. I im więcej lat mija od napisania tej książki, już teraz mija lat 6, tym większe mam wątpliwości co do trafności tego tytułu. Wydaje mi się, że Indiom daleko jeszcze do tego, żeby były mocarstwem, choć na pewno mają potencjał, by się nim stały. Natomiast wydaje mi się też, że całe to pytanie, czy Indie są mocarstwem, lub nawet też, czy mogą być mocarstwem, to jest taka trochę pułapka teleologii. Zakładamy po prostu, wydaje mi się często, że każde bardzo duże, bardzo ludne, zasobne państwo no, musi być na tej drodze do stania się mocarstwem. Wydaje mi się, że niejako bardzo mocno wpływa na nas przykład Chin, że skoro Chiny, państwo azjatyckie, które zmagało się z dziesięcioleciami różnych problemów, doszło do tego statusu mocarstwowego, no to Indie, które są porównywalne co najmniej demograficznie, też powinny w tym kierunku iść. A mnie się wcale nie wydaje koniecznie, że tak być musi. I być może Indie na bardzo długo pozostaną w takim zawieszeniu między. Na pewno nie są państwem małym, mało ważnym, ale będą, powiedzmy, tak jak to się mówi często w stosunkach międzynarodowych, taką middle power, że jak na ich rozmiar, jak na ich demografię, będą takim bardziej półmocarstwem niż mocarstwem. Co do tego, co za tym przemawia, Indie na pewno mają potencjał, jak powiedziałem, skali, potencjał demograficzny i potencjał intelektualny, żeby być mocarstwem. To natomiast, czego nie mają, to brak im potencjału finansowego i w związku z tym też potencjału technologicznego i co za tym idzie potencjału obronnościowego, można powiedzieć. Znaczy nie mają potęgi militarnej, która by je czyniła supermocarstwem i bardzo też dużym wyzwaniem Indii jest brak potencjału organizacyjnego. Myślę, że te cztery główne problemy: organizacja, technologia, finanse i co za tym idzie problemy związane z obronnością najbardziej powstrzymują Indie przed staniem się mocarstwem.